Spokiem taka wada, ale proszę nie zwracać uwagi, ponieważ to jest wada drewna. Po prostu taki pasek w klejce był ciemny. I proszę zwrócić uwagę, te pierwsze od góry 2 cm obrazu, takie jakby mają wady, takie białe smugi. Niżej tych smug nie ma. Bardzo ważny moment. Żeby tych smug nie było, trzeba skutecznie zdmuchiwać powstające dymy. Właśnie te dymy powodują pojawienie tych smug. Także górna część zrobiona bez zdmuchiwania wentylatorki. Natomiast to, co na dole, obraz czysty, nie ma żadnych smug, to zrobiono już z zastosowaniem tego wentylatorka. Proszę zobaczyć. Zwykły wentylatorek od kontrolera, od tego mikroprocesora zdmuchiwania. No, także taki wentylatorek można na siłę zastosować, żeby zdmuchiwać skutecznie dymy. Dymów nawet nie widać. Jeszcze coś ważne. Przy macowaniu przygotówki, sklejki tam czy czegokolwiek jeszcze, maseczki drewnianej, najlepiej ją przymocować plasteliną do pola roboczego plotera, żeby trakcja wypalania nie poruszała się. Natomiast ta przygotówka nie była przymocowana plasteliną, dlatego obrazek przygotówką od uderzeń powoduje się poruszanie się i obraz troszeczkę tutaj wykrzywiony. To już wszystko. Plotter przetestowany całkowicie w roboczym stanie. Wyłączamy. Okej. Wszystko.